Siemaneczko, jestem Pepetym Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się orką. Orką po życie na kieszonkę. Jak widzicie, terminy dość mocno gonią. Można powiedzieć, bo jest maj, praktycznie środek maja już. A my musimy zobaczyć te pole, dać ukrydy. Ale, jak widzieliście, jest osiane wapno. Osiałem sobie między nagraniami, można powiedzieć. Wapno. No i tak trochę nie za bardzo to powinno tak wyglądać, że ja sobie rozsiałem wapno i teraz sobie roluję, powinno być bardziej na wierzch, dopiero to przemieszać, ale z braku czasu tego wszystkiego, no to niestety musimy tak zrobić, jak to teraz wygląda. Dobra, lecimy z tematem. What Palamish Friend. Stawiamy sobie polową dwójkę bodajże. I to będzie najlepszy wiek. Widzę, że go coś boli, mi kurwa podawa nie sobie. Alba. To tempomat włączy i będzie też dobrze. Coś się po prostu mi się z kierownicą podziało. Nie chcę mi teraz wszystko dobrze jakoś zbytnio działa dzisiaj, ale już. Aż mi to działa. Gaz mi nie działa. To jest to ciekawe. Ale dobra. Ładne, że kamienica wędza. Tak, musimy tak zrobić jak teraz. Załadać to wapno. Niestety tak dużo już zrobiłem poza można powiedzieć nagraniami, tak? Bo sporą część zalałem tego pola. Więc to troszeczkę tej roboty musiałem nas zrobić. To jedyny minus tego pola, że jest strasznie nierówne. I jest troszeczkę dobrze nakręcić tym czujnikiem, żeby tu załadać. Ale jakoś tam grzywdy nie mam. Mam nadzieję, że w miarę to będzie wychodziło. Tam gdzie niegdzie będę musiał poprawić to wszystko, ale nie ma tu mówię jakiejś zbytniej tragedii. Mam nadzieję, żebym teraz jakoś mijaków większych nie robił. No powiem tak, no widać te pole już dawno chyba było nieorane. Ma ten ciągnik troszeczkę, a może taka lepsza ziemia tutaj, zobaczymy. Nie wiem jak tutaj jest z tym, ale ma co robić. Czekajcie, jak ja bym teraz zrobił tak. Bo jeden, to może na jedynce szosowy to będziemy robić. Będziemy sobie orać i będzie git. Tyk, no troszeczkę mogę sobie już trochę nadgonić, tak. Bo to są odrane tamtej strony. Jak widzicie. Kodu, nowy nabytek. Koszt około 3000, około 2800 zł. Jak się nie mylę? Tak, 1800 zł. I lekko ponad 2000 za okno dałem. No bo niestety wiadomo, nie miałem okno, więc musiałem na siłą rzeczy zakupić okno. Kurwa, no coś mi tutaj nie wychodzi to okno dzisiaj na odcinku. I musiałem zakupić właśnie okno. 2300-2400, coś w tym stylu mi wyszło. Wapno i krzywdy nie mam. I poszłem, powiem szczerze, 10 ton wapna. Nie, 10, przepraszam, bo jeszcze zostało na wózku 11 ton i mi pozostało 3 tony na wózku. 8 ton wapna tutaj poszło. Więc powiem szczerze, no sporało. Kurwa, nie mogę wytrafić dzisiaj. No poszło też sporo do tego wapna. Ale mam nadzieję, że to pod pokojdzę nie będzie aż chodziło aż tak. Też chwilę wapna to widać też nie było. Ale to jest wycyzokowe, tylko było robione też. Znaczy bardziej wzrokowo, bardziej uproszczono. Tak samo prawie jak ja miałem właśnie zrobioną to od za właśnie zasiew tego żyta. Tak samo tutaj tak było zrobione. Dobra, tak muszę patrzeć na koło prawe i wtedy będę jakoś mniej więcej widział jak tu mam jeździć. Ta łyżka mi troszeczkę przeszkadza, ale muszę tylko troszeczkę ją podnieść najwyżej. Bo wiecie, no ja prowadziłem tylko 60. I
miałem spięte z pługiem, czy tego Case'a i wiecie, prowadziłem 60, już nie jeździ 20 razy Case'em, to już tego Case'a z tą łyżkę zostawiłem, żeby już móc robić sobie orkę tutaj. Ja już mogę w sumie tą łyżkę odpiąć, teraz tak sobie myślę, ale dobra, niech już tak będzie. To nie zaszkodzi mi zbytnio, no ani nie zaszkodzi, nie pomoże, o. Jak to się mówi, więc niech już tam będzie ta łyżka na tym turze, tak powiem. No i zobaczymy, jak to będzie to na niej szło. Zresztą nie chyba zostawić najwyżej na tym. Gdzieś na rancie gdzieś. Na jakimś brzegu. No bo się tam lekko pewnie poprawiało później najwyżej czorta. Ciężko mi się wytrafić tym case'em, jak to mam załadać. Jakoś tam ten sezon, jakoś ten końcówka tego, tej wiosny jest naprawdę tam już mozolna. Bo teraz, wiecie, nie to, że robota w polach, to jeszcze też i jeździłem na zarobki. Ja tylko czekam za pieniędzmi, które mam dość. 5000 zrobiłem, no właśnie, na zbiorze trawy. Powiem szczerze, że zrobiłem za plastrzykiem pieniędzy dla mnie. Ale z tego co wyszło, no to kukurydzy niestety tak zbytnio mi leział, aby u siebie. Ewentualnie się dwóch znajomych, no to 10 hektarów w sumie będzie. No ale zobaczymy, jak będzie siewnik w następnym odcinku już. Raczej to parę już poza odcinkiem. Tej wiosny aż tak mocno nie przedłużać. I będzie elegancko moim zdaniem. Ale fajnie by wyglądał obornik, żeby dać kukurydzy, no ale wiadomo, że no, po wapni nie chcę dać tutaj obornika na wapno, czy tam pod wapno. Tylko po prostu już sobie tak robimy. Trochę kontrowersyjnie, że to wapno tak głęboko musi iść, no ale może coś zrobić, żeby to ogarnąć. Teraz miał tak kombinować, zaorać, dać wapno itp. itd. No to troszeczkę może słabo było. A tak ryzykuję, na głęboko oram i sprawdzimy, jak to wyjdzie finalnie. Właśnie te wapno tutaj na tym polu na głębokiej orce. Jestem ciekawy sam finalnie efektu. Powiem tak, pole jest dość mozaikowate terenowo. Nie ma jakiejś tutaj fajnego kształtu. Ale mam nadzieję, że chociaż mi to w plonie może być później oddać. Też nie wiadomo, w plonie nie wiadomo, jak to wszystko wyjdzie. A sprawdzić zawsze trzeba. Część właśnie na kiszonkę, część na ziarno, więc zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie. Żyta ogólnie zebrałem, tego nie powiedziałem na samym początku, zebrałem 64 tysiące litrów. Ciut takim delikatnym haczkiem, nie pamiętam dokładnie, bo już jest powiedzmy okarnięta, jest przykryta, więc teraz wiecie, no chcę jak najszybciej to porobić, żeby jechać jeszcze na zarobek przyczepą i poszukać tego i przywieźć siewnik, bo już jest zaklepany i go kupić. Siewnik będzie mi kosztował troszeczkę, ale jeszcze tak gdzieś te parę groszy mi powinno zostać właśnie z tego siewnika. Na tym zakupie tego siewnika powinien troszeczkę pieniędzy zostać. Może nie dużo, ale zawsze tam parę groszy. Z dwa, może trzy. Chyba, że przyjdzie ten przelew właśnie od ludzi, którym właśnie zbierałem tawę. Też taki teraz się natłok zrobił z tym wszystkim, bo wiadomo, mało kto teraz przyczepy ma. Inaczej, przyczepy są, tylko one przystosowane są teraz do podwozu kukurydzy, a nie do zbierania kukurydzy siana. Właśnie w trawie, jak to było tak zwał. Więc no teraz, że ja mam taką przyczepę, no to dużo ludzi właśnie takich mniejszych oczywiście gospodarzy, chociaż niekoniecznie chcę mnie właśnie brać, no ja zrobię teraz 5000. Gość mi się, nie wiem, czy przyleje na konto, a czy wątpię, bo to wiecie, żeby mi skarbówka nie była. No przywiezie mi 5 koła. No bo o dziwo 25 przyczep miałem z 10 hektarów. Myślę, dobry wynik. Jak na taką małą przyczepkę, na taką dość dobrą trawę, która tam była. No więc 2,5 przyczepy z hektara. Więc myślę sobie, jaka tam była tawica. A gościu no, nie ma czasu sam
sobie zbierać. Nie ma czasu sobie zbierać cały mógł, miał przyczepę. Że dzieciaki poszli do roboty, chłopaki do roboty. No to teraz woli nająć mimo wszystko i zapłacić. Trochę kurwa mamy tak pokrzywiłem teraz to wszystko, że to jest katastrofa. A dobra, się jakoś tam podrówna w przyszłym sezonie. Wszystko po kukurydza, bo na pewno kukurydza taki będzie to pewnie pszenica albo żyto. Zwykłe, oczywiście na ziarno. Mogę zobaczyć właśnie jak co będzie na te kukurydzy. Bo chcę zobaczyć jakby to wyszło. Jak to wyjdzie z tym żytem właśnie, które jest zasiane. Takie które jest zasiane jest na ziarno, można powiedzieć. Na opasów będzie zajebiste zboże. Dla krów mlecznych już kupuję koncentrat. W tym miesiącu już mam zrobioną 4-6 ton motowej paszy po 2000, więc 12 tysięcy muszę mieć teraz co miesiąc na zakup takiej paszy, więc troszeczkę też zabulę. No ale mam nadzieję, że trochę jej wydajności trochę podskoczy przede wszystkim z mlekiem jeszcze. I zobaczymy. Dobra, widzę, że naprawdę troszeczkę przeginam z tym jeżdżeniem. A czemu mi nie chce gasnąć dniować? To mnie zastanawia. Coś może mi się poknuciło, przestawiało mi się, może... Uj, tam zjadł. Wciskam hamulec, hamulec działa, ale gazu... Nie mogę wcisnąć wcale. Gaz mi wcale nie chodzi. Chcę sprawdzić. Mogę przyciszyć starczy coś. Kurwa! Dlatego nie połowałem za dużo. Ale dzisiaj to mnie drażni. Coś tutaj nie idzie po mojej myśli to wszystko, ale dobra. Co muszą być jakieś fejle po prostu pod tym względem, no co? Nieraz ogólnie wystawiam dwójkę pług do sprzedania poszcz. Myślę, że krzywdy nie będzie 400 zł za ten pług. I co lepsze sprzedaję, może powiedzieć już w pewnym sensie cały osprzęt siemkarski, czyli oczywiście można powiedzieć kosiarką. To może jeszcze mi się przydać, dyskówka kosiarka rotacyjna może mi się przydać, ale przewstrząsarka i zgrabiarka idą do sprzedania. Idą do sprzedania, ponieważ chcę zakupić nowy sprzęt. Chcę się trochę szapnąć, kupić ciut większy sprzęt, bo tych sianokosów mam troszeczkę sporo, można powiedzieć. Na moją gospodarkę, o troszeczkę już mi się powoli wyrównuje, chociaż ja już to nie wyrównało. Bo już poszedłem na bardzo prawą stronę, no zajebiście. No wybaczcie, no coś kurwa dzisiaj do mnie idzie. Jakoś to oglądanie lepiej w przednim odcinku było. Może przy tym, że ta łyżka jest w przodu. No powiem tak, szczerze. Ten na kejsik ma to szapać tą czwórką, niby 82 konie, ale mam co robić. Ale no musi się pomięczyć. To mi się taka z 90 to koni tu powinien być do tego pługa moim zdaniem, chociaż ja w życiu rannym fantakiem 75 koni tagam czwórki. 3 razy, 4 razy 38 bądź 40. Pamiętam i sobie zupełności daję do programu trochę zewnątrz, trochę lepiej nadgonić, trochę to wyrównać, bo żachu i strzeli, krótko mówiąc. I tak. Maj, mówię, teraz tylko będziemy mieli akcję związaną z siewem kukurydzy. U mnie na gospodarstwie, a tak już raczej będziemy się zbierać pewnie ku już chyba żniw, pewnie podejrzewam, żeby to już troszeczkę roboty zrobić, to jest żniw, nie wiadomo, najlepsze co może być. Jestem bardzo ciekaw tego żyta. Tego żyta to jest raz pszenżyta i tego łubinu, można powiedzieć, jak ona będzie klonowało. Ale wiadomo, łubin to dopiero gdzieś... Łubin, soja! Ja będę mówił łubin bardziej.
polsku można powiedzieć. Chociaż w życiu w gospodarstwie polskim, na gospodarstwie, no w Polsce już też się soję ogólnie sieje, więc teraz mówię, te trzy uprawy będę chciał sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No niestety jedną uprawę będę musiał pewnie do garażu schować, tak powiem, przemagazynować, ponieważ no całość raczej mi nie wejdzie do garażu, a silosu nie mam. Na razie w tym sezonie nie planuję kupować silosu, a jeżeli będziemy wpływać maszyny, później jakieś pola sobie stopniowo będziemy wszystko ogarniać. Dobra, lecimy jakoś tak, może się jakoś tutaj ładnie na dole. Dobra, teraz tak. Moim zdaniem tutaj chyba już będę bardziej preferował chyba nawrotki, czy znaczy nie nawrotki, tylko cofki, można powiedzieć. To jest piękne, kurwa. Chyba cofanie będę teraz sobie tutaj liczył. Nie wiem, czy będę tak kuźwa, jakoś te łąki, jakoś tak pola nie za bardzo mi wychodziły tutaj. Dobra, cyk. Tak, to trzeba nie duży poprzeczniak zrobić naprawdę, żeby to jakoś ogarnąć. Dobra. No tak, Eddie nie ma z tym wszystkim, jakoś to fajnie idzie. Miałem, można powiedzieć, przyzwoić. O. O. Jeszcze 11600 na koncie. co? Myślę, że tutaj ogólnie jeszcze z dzień, dwa, zejdzie mi ogólnie z robota z uprawką, pewnie, wiadomo, 30 z agregatem za dużo nie polatam. Ta szerokość obaczenia jest jakaś zabójcza, a 30 mi się najbardziej zgrywa z tym agregacikiem, który posiadam. Po prostu tak głęboko nie uprawiam, tak, nawóz będę dawał prawdopodobnie w dozownik, ci kupi oczywiście silnik z dozownikiem, ale tak już mam więcej tym. Silnik mówię, znaczy kupię, no ten silnik będzie z dozownikiem od razu, żeby już po prostu jeszcze jeździć na usługi właśnie, no ryzykuję dużo na usługi, maszyny pod usługi kupuję praktycznie teraz, poza pługiem i właśnie samym oraniem, no to dlatego mocno będę chciał usługi iść, czemu w sumie nie, trzeba podkombinować, mimo że to jest gra. Można sobie tak po prostu mniej więcej życia realnego trochę pokombinować, bo czemu by nie? Tak, mimo że nie mam tych sprzętów jakichś tutaj zabójczych, można trochę obalić się w usługi, tak? Czemu by nie? Więc no, ręce będę leciał sobie w usługi. Jest najgorzej, że tutaj to ma sąsiad, to ma taką kuźwa miedzę, a to nie wiem, kurwa, jak to orać. Szczerze mówiąc, tutaj będzie taka lipka, cholipka. A trzeba niech tego sąsiada to podkupić. Już czuję. Dzierżawą, żeby to już pewnie, żeby jedną wziąć. Tam to kupić. Czekajcie, ile by to kosztowało? Nie sporo. 6-5 tysięcy, dobra. Będę myślał. Dobra. No ogólnie tak Eddy nie ma. Dobra, nie będę się dużo. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, wstawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.